Cześć, Czarnkowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Bannerlord. Słuchajcie, tak patrzę, co tutaj się dzieje i tak naprawdę to blisko połowy mapy jest dla nas. I nie wiem, czy w związku z tym powoli tej serii nie kończyć, ale zobaczymy, bo póki co mi się gra bardzo fajnie. Jednak granie konnymi łucznikami, którymi nie trzeba non-stop dowodzić, to jest chyba coś dla mnie. Szczególnie, że granie działa mi jeszcze mega płynnie. Słuchajcie, jak patrzyłem, co teraz trzeba zrobić, bo wojny chwilowo nie mamy. Oczywiście za chwilę komuś tą wojnę wypowiemy, żeby nie było, ale no, moja armia prezentuje się, że wam pokazuje w ten sposób. Tak naprawdę dużo już, tylko połowa to są, patrzcie, cięższy łucznicy, także armia jest super. Tutaj nie ma się do czego dorzucić. Gorzej mam tylko ciągle z finansami. Moje najdużo tracę na swojej armii, no to nic nie poradzę. Muszę garnizon w Makrowei usunąć. Dlaczego chcę go usunąć? Dlatego, że dlatego, moi kochani, że nie mam teraz wojny tam i ten zamek nie musi być tak mocno obsadzony. W ogóle tam nie trzeba żadnych ludzi. Więc tak naprawdę teraz myślę, że śmignę właśnie tam, ale stworzę armię. Stworzę armię po co? Po to, żeby tych ludzi nie... Stworzę armię, żeby tych ludzi nie wyrzucać, tylko oddać swoim. To nawet będzie mi to dużo kosztowało, a zawsze jakiś tam pozytyw z tego będzie. Mamy jeszcze troszkę niewyszkolonych ludzi, więc takie szybkie waleczki na auto zrobimy. Jeden zginął, ciekawe kto. Lancer, kurde, Lancer na pewno dostał. Pewnie wiecie, dostał rzucony jakimś toporem albo czymś w ten deseń. Ja się kieruję do tamtego zamku i będę po prostu po drodze Lutersów dziabał, żeby jeszcze troszkę tego expa dla moich ludzi zdobyć. Wiemy, że nasz król nie lubi spokoju, więc te walki będą, wojna będzie, w chwili, w której możemy sobie pozwolić na drobne odpoczęcie od walki, to no, wiadomo, że w takim układzie, że tak powiem, rekrutowanie nowych jednostek, że w takim układzie szkolenie to jest coś, co powinniśmy robić. Na siódemki nie będę niszczył, to szkoda się w to bawić. Atrion Castle to jest mój zamek, więc może tutaj pogonimy kogoś. Tutaj to trzeba. Bo to są nasze ziemie, więc zabicie tutaj Lutersów nam przysporzy tylko i wyłącznie pozytywnych rzeczy. No i podróżuję ciągle z żoną, ale ona coś się nie chce mi tutaj zaciążyć i to mnie smuci. Bo byłoby miło, gdybym miał jakiegoś potomka i mógł odstawić tą moją małą... O, patrzcie. To trzeba pogonić wszystkich, bo oni mają wieśniaków, moich wieśniaków napadają. Podejdźmy tutaj. Gotować nie będziemy, sprawdzimy tylko jakie macie poziomy wszystkiego. Kupimy od was rzeczy. Bo mi na to stać, słuchajcie, a trzeba swoje związki wspierać.
Ale tutaj się luteksów porobiło. To jest taki odcinek, wiecie, troszkę porządkowy. Tych luteksów trzeba działać. Powodują, że giną wam ludzie, którzy są we wioskach, jak przewożą towar. Tam było jeszcze 30, też ich trzeba ciągnąć. Nie chcę rekrutować, wiecie, takich jednostek byle jakich, tylko kuzaitów. Niech ta moja armia będzie w miarę czysta etnicznie. Jak tutaj jesteśmy, to przy okazji zarządzimy tym zameczkiem. Może tam trzeba coś posunąć. Dobra. Jakoś to, że mi lutejsi uciekną, mi nie boli. Pojedziemy do miasta. Wszystkich oddajemy. Trade. Oczywiście kupimy wszystkie konie wojenne, które są. Tysiącek wskoczy. Podejdziemy teraz do mojego zamku i potem do wioski, która jest też nasza druga. Kupimy tam też wszystko, co kupić możemy. To się awansował. Superancko. Troszkę czekamy na wojnę, więc tutaj nic nie zmienimy. Dołożymy ci troszkę kasy. Wszystko się buduje. Jest ok. Security 100, milicja, train, militia. Możemy budować nowe rzeczy. Powiększyć militia grounds. Więc to niech będzie w kolejce. Nie ma wojny, więc nie trzeba tak się spinać. O, i 25 lutersów. Tam było 23 też do pojechania. Troszkę żarcia, to się zawsze przydaje. Rekrutować nie będziemy oczywiście, ale podejrzewam, że jestem pewien, że ich sobie zabijamy i kupujemy sprzęt od nich, to powiększa prosperity. I oczywiście handelek standardowo, konie wszystkie lepsze kupujemy, no nie ma za bardzo wyboru. Sprzedajemy nadwyżkę. Zmienili chyba grapes, miniaturkę. Była inna kiedyś, no dobrze, ładnie, ładnie, jak się dzieje. Dobra, i śmigamy teraz do naszego kolejnego zamku, do Resos. To też jest mój człowiek, chodź do mnie. Bo będziemy byczku się zaraz wymieniali ludźmi. I mam ponad 80 ludzi do opieki.
Liczba jest jaka jest, większa nie będzie, ok. Więc ja będę podnosił te ilości ludzi w środku, ale dopiero w momencie. W którym będzie to potrzebne, w którym będzie wojna, bo nie mam tu trzymać garnizonu w miejscowości, w której, która jest daleko od wojny i nie ma tak naprawdę szans na atak. No, lutersi nie atakują. O nie, za dużo. Lutersi nam nie atakują wiosek, więc powiedzmy do Epi, bo to moje największe miasto. Ach, to zwoływanie to jak mi trwa, to jest takie irytujące, jest tam gdzieś, wiecie, dzień za tobą, ale że ty śmigasz, gdzieś tam jedziesz, to tak naprawdę robi się problem, bo nie ma komu ci pomóc, nie ma komu ci tych ludzi jakoś tam. Ile ja mam w ogóle koni? Nie mam wcale tak dużo, weźmy wszystkie. Dobra. I podejdźmy do zamku, o którym była mowa teraz. I zróbmy tutaj porządek, słuchajcie. Manage castle. Budowanko jest, kasa też jest, milisi jest, troszkę i rośnie. Dajmy tą irygację, bo tutaj no, ciągle jest bardzo mało jedzenia. Ale musimy, słuchajcie, zająć się tym, czyli musimy manage garnizon. Ja może chcę zabrać wszystkich ludzi. Wiem, że jestem over the limit. I muszę tobie wrzucić ilu się da. Ja mam ci tak naprawdę pełną armię. To też są przygotowania do wojny. Cześć, Falconie. Jak to u ciebie? U, masz pełną armię. Zszokowałem się teraz. Teraz jestem w szoku. Myślałem, że tak nie będzie u ciebie. Myślałem, że ty nie masz pełnej armii, kolego. Może ja mogę stworzyć jeszcze jedną armię w takim razie. Zaraz zobaczymy. Parties. Nie mam 4 na 4. No są tak naprawdę, może tylko przyjąć ludzi. Kurka wodna. Ty macie pełne armię, chłopaki. No dobra, zrobimy to inaczej. Jest Nonsun. Ja ty jestem po prostu kaskiem ode mnie. Wyglądasz prześwietnie. Co możemy z tobą zrobić? Możemy dać ci tych ludzi, a resztę po prostu. Zabieramy ci kuzajków. Wszystkich. Ile jeszcze możesz przyjąć? Jeszcze sporo. No na pewno kuszników, bo to są kozacy. No to mamy dalej innych. 15 ludzi jeszcze przyjmiesz, panie kolego. No to tak. Czterech. I tak to zróbmy. Masz pełną armię.
A jak mnie rozwiązuje, wchodzę do miasta i resztę ludzi po prostu oddaję. Donate garnison to the troop. Mamy 271, jeżeli chodzi o influence. Ciekawe, jak mi przybędzie. W opisie? A nie, bo to jest moje miasto, to nic się nie dodaje, ale wiecie co, to też chodzi o to, że w mieście, słuchajcie, ludzie to się przydają, tak, zdecydowanie. Train militia. Irygacja, loyalty. Ty jesteś gubernatorem, moja kochana, ja myślałem, że ty nie jesteś, że ty jesteś ze mną. Zróbmy to, niech się loyalty zwiększa. Wejdźmy teraz do moich wiosaczek jeszcze. Ser mogę kupić. Tu jest iron ore, czyli tu można jakiegoś smithy postawić. Przejdźmy się po tym mieście. Czy ja tu mogę jeszcze postawić jakiś warsztat? Jak to jest żelazo? No przecież to było świetne. Chyba, że mogę mieć tylko 4, to trzeba by sprawdzić. Ja proszę, nie wchodzę. Ale to by był dobry pomysł, żeby mieć tutaj jakiegoś kowala. Tak myślę, no to jest... O tym przekonany. Nie wiem, czy tędy wejdziemy. Tak dobrze tych miast nie znam. Tak średnio, nie? Można do drugiej strony podejść. Cieszy mnie to, że ta gra się bardzo poprawiła, jeżeli chodzi o wydajność, bo na początku to była tragedia. Czyli tak naprawdę mam maksimum i musiałbym wyjść. No dobra. Czyli muszę tego, którego najmniej zarabia, się pozbędę. Okay. Trochę latania będzie, ale tak by się mi to było, że mam 4. No w Epi, w moim mieście, o które dbam, o którego pilnuję, posiadanie będzie dobrym pomysłem. O. Ordoch. Patrz, te tak mało zarabiają. Input screen, output beer. Nie pamiętam, co tam było. Muszę tam podjechać do tych miast, zobaczyć. Ale teraz jeszcze raz weźmy depi i kupmy. Nie mam szczęścia do tych miast.
Brewery Pottery Smithy. Ivan Or, jest. To chyba będzie jedyny tutaj zarabiający mój workshop. Jakoś oddałem tych ludzi. Patrzcie, te party nonsense i tak dalej, ile to kasy trzepie, to jest koszmar. Nie, a może jego zwiążę te party, nie wiem, no pomyślę jeszcze chwilę. Ale to jest, wydaje mi się, rozsądne, żeby moi ludzie mieli swoje i żeby się szkolili. Bo przyjdzie wojna i te party mi się bardzo przyda. Finansowo to słabo wygląda. Zobaczmy jeszcze raz te rzeczy. Gdzie muszę pojechać? Bo wszystkie moje... jakoś tam prosperują. No, maklowa trochę mniej, ale reszta jest naprawdę w porządku. Mam party na maksa. To powoduje, wiecie, że kasy mi brakuje. Ale zobaczcie. Muszę Argon i Ogdongar, tam pojedźmy. Ten Argon był tutaj. Muszę zobaczyć, co tam mogę stawiać. I słuchajcie, potrzebuję wojny. To jest takie trochę wołanie o pomoc, ale potrzebuję wojny, żeby zarobić. Jak będzie wojna, to ja zbieram moich ludzi i po prostu cisnę. Zbywam miasta, zamki i tak dalej. Jestem bogaty. A teraz robi się tak słabo. Argoron, poczekajcie. Może Leaf. Co tutaj robicie? Fish. Hardwood. Fish. A wy raczej tutaj dowozicie. Hardwood, tu powinien być część produkcji na coś, co robi Hardwood, słuchajcie. No to jest chyba jedna rzecz, która tak działa. Wood Workshop, tak? On brał wtedy... Sprawdźmy jeszcze raz. Hardwood, no dobra. I teraz jeszcze do Ogdongardu muszę śmignąć. Ogdongard to jest daleko, daleko bardzo. Patrzę, czy mi się jakieś, wiecie, większe grupki ludzi nie przytrafią. No, leśnych momentów 15 to możemy ścignąć. Misklik. Nie chcą walczyć ze mną. Mam za dużą armię. Śmigamy dalej na Ogdongard. Widzicie, co tu jest? Mój zamek. Gdzieś. Tu. Czy te kryjówki rozwalać? I to zawsze jest trochę ekspa, nie? Żeby była jakaś walka, pojedźmy tam. Coś się chociaż podzieje, nie? Zróbmy tak. Trochę wejdzie kasy, trochę wejdzie genomy. Tylko tak, podzielmy. Kogo wziąć? Heavy Archer i Khan's Guard. Ja potrzebuję też ludzi, którzy będą walczyli. A nie tylko strzelali. Tak zróbmy. Nie mogę tam jechać tylko z łucznikami, bo ta ostatnia walka może być, wiecie, zupełnie inna.
Zróbmy tą kryjówkę, może jeszcze jedną zrobimy. Nie ma wojny, a fajnie, żeby jakieś bitwy się działy jednak w odcinku, nie? Czemu wy nie strzeliście w niego przedtem? Czy mi się przyśniło, że wy nie strzelacie? Czekajcie. Charge, stop, hit, follow back. Jest fire at will, ok. Idziecie za mną teraz? Dobra. Tak, zostawiłem ich, żeby nie strzelali. Świetnie. Tam idziemy dalej. Ich jest mało, więc ile ich zostało? Trzech. Tam widzimy tych, że na to biegniemy za nim. Ale potem puścimy ich jako czar, czy niech se radzą, chłopaki. Przestrzeliłem. Dobra. Dałem charge, bo oni wiedzą instynktownie, gdzie jest wróg. Szyją to w kościach. Ja oczywiście nie walczę dueli z brygantami, standard, nie? Headshotik. No i dobra. Och, tylko trzech, to nalejcie. Podejrzewam, że nawet nie oddam strzału w nich. O, jestem ślepy. Świetnie. Bardzo dobrze. Awansów. No jest. Awansował, ale to nie w bitwę, bo on nie walczył. Bardzo dobrze. Uuu, jaki mieczyk. Za tysiączek. No, wygląda, że to moi wszyscy mają lepsze mieczyki. No dobrze, po prostu bierzemy to i tyle. I tu była jeszcze jedna gdzieś wioseczka, proszę. Leśnych bandytów. Pojedźmy tam, pojedźmy. Jak możemy troszkę pomóc, to pojedźmy. I pomóżmy naszym wioskom, naszemu państwu, żeby się lepiej rozwijało. I układ robimy taki sam. Kilku łuczników.
i lancerzy, żeby też byli ludzie, którzy będą mogli w razie czego troszkę postrzelać. Ustawiamy fire at will i powoli, systematycznie zabijamy jednego po drugim. Naprawdę musiałeś się ruszać. Kto was uczył strzelać? Na pewno nie ja. Albo może właśnie ja? Proszę w moich nie strzelać. To jest ich sporo, słuchajcie. Jeszcze zostało 11. Dobra. Idźcie za mną, bo jak wy mi się rozejdziecie, to poginiecie wszyscy. Chyba, że was puszczę, zobaczymy, gdzie pójdziecie. Prosto? Dobra. Tak, prosto tam, to idźcie za mną prosto. Lecimy. Trzeba ich pilnować, bo wiecie, pójdą sami, podzielą się na pół i nas byle cześć jak dzisiaj zabije. Został chyba tylko jeden. Puśćmy już ich. Tak, do przodu, dobra. No, dwa headshoty, jak na mnie. Pytanie, ile będzie obrońców? Łatwo poszło, w miarę łatwo, no. Teraz będzie gorzej, trzeba pomóc ludziom, trzeba strzelać. Znacie moje zasady, nie umiem walczyć, więc nie robię dueli. Kilka serdecznych strzał poszło. No jedną zlamiłem, nie trafiłem, ale dobrze, o to chodziło. Trzeba pomagać też wioskom, żeby mogły prosperować, żeby mogły się rozwijać. Jak też powoli nabijamy wtedy influence. Potem mogę wziąć jeszcze 5 ludzi.
Ten nagamiennik, słuchajcie, może nie być taki zły. Okej, mam jakiegoś typa, który nic nie ma. Świetnie. To mnie zszokowałeś teraz, kolego. Co ty masz za broń? Broń masz... Nie masz w ogóle hełmu? Stary, co się z tobą dzieje? Zapomniałem cię chyba kupić, nie? Czy ja mam jakieś nakrycia, nakrycia czerepa? Nie mam. No, musimy jakieś miasto zahaczyć, słuchajcie. No, mieć żołnierza bez nakrycia głowy, to trzeba być mną. Makep, najbliższe miasto. Śmielimy tutaj, że będą przy okazji jakieś konie. Konie kupuję oczywiście dla zasady. To jest dobra zasada. Jakie macie nakrycia głowy? Takie za kilka tysięcy. Nomad helmet. No, wyglądasz jak prawdziwy, kozaita, byczku. Jedźmy do Octomgar sprawdzić to, co tam można fajnego zrobić. Teraz tak, co tutaj się dzieje? Konie. Glina. Hardwood. No to jest taka, wiecie, miejscowość, że tak naprawdę nikt nie wiadomo, co tu zrobić. Zmieńmy to może na Hardwooda. Chociaż to też tak naprawdę to potery w teorii powinno zarabiać, ale to tylko w teorii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ludzie nie zrekrutuje, ale konie, konie, o proszę. Podejdźmy jeszcze do Ochrengardu, jak już tu jesteśmy. Deklaracja wojny z Trugi, no. Słuchajcie, no to czy ja jestem za. Tylko Strugia to przecież oni nic nie mają. Nie mają żadnej włości, żadnego zamku. I taka walka z nimi to jest trochę Lipton. Pojedziemy teraz do moich włości. No jak wojna to wojna. Pojedziemy na rdzenne ziemię Strugi. No i to nie jest zbyt super sprawa, bo przecież walczymy z kimś, kogo tak naprawdę nie ma. Zostawiamy tylko trochę ludzi. No ale nic. Wam bardzo dziękuję, koniec, za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.